Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w 2014 roku i jesteśmy w Alfie Rocket League, w pierwszej Alfie, w której muszę wyciszyć tę muzyczkę, bo jest strasznie głośno i pewnie ma prawa autorskie. No i dobra, ogólnie taka wiadomość na start, że niestety w Alfie nie można zagrać spotkania, ponieważ serwery były tylko i wyłącznie online i nawet nie ma czegoś takiego jak free play training swobodny. I od razu powiem, że zaraz po ogarnięciu tej Alfie przejdziemy do pierwszej wersji już na premierze i tam zagramy sobie jakieś mecze. No i generalnie nawet find match jest na tego, na boty. Także to jest w ogóle niesamowite, że nawet na boty nie da się zagrać tak jakby offline, na własnym serwerze, ale dobra, mniejsza. Super ciekawostek, to zobaczcie, to jest Octane i to na samym początku nazywało się Pepe, tak jak ten dziobak z Phineasa i Ferba. Także no moim zdaniem, no ja o tym nie miałem pojęcia. Są też takie opony, generalnie można było edytować parę rzeczy, których teraz się nie da edytować, na przykład rimsy, czyli to tak jakby felgi chyba się to nazywa po prostu po polsku. Ostatecznej wersji Rocket oczywiście tego nie można edytować, ale tutaj można było, no i jest to naprawdę w sumie ciekawe. A dla mnie największym zaskoczeniem było to, że Octane na początku się nazywał Pepe i wyglądał właśnie w taki sposób. No i ogólnie tak wyglądały tutaj ustawienia, co się dało zrobić. Na przykład jeżeli chodzi o kontrolsy, to jak widzicie nie było tego za dużo do ustawienia. No i ogólnie było tego bardzo mało do zrobienia, no i tak wyglądała praktycznie pierwsza wersja gry, ale dobra, przejdźmy teraz trochę dalej. Jeżeli chodzi o betę Rocket League, to nawet nie da się odpalić czegoś takiego, co ja teraz mam, przynajmniej bezpośrednio pobierając grę na Steamie. I po pobraniu jedynie macie taki ekran, co teraz wam prawdopodobnie wkleję na ekranie. Jest po prostu napisane, że dziękujemy za granie, że wkrótce będzie dostępna pełna wersja gry. Generalnie wszystko było zrobione online i nawet nie da się wejść do menu. No i dobra, odpalamy już wersję gry tak naprawdę na premierę. Tutaj już widzimy, że grafika jest normalna. W garażu Octane już się nazywa Octane'em. Rzeczy do edytowania mamy praktycznie to co normalnie. Nie wiem, mogę tutaj dać flagę Polski. O, mamy flagę Polski, była już wtedy w grze. No i ogólnie w tej grze już jest trening swobodny, czy tam free play. Ale jak możecie zauważyć, ta gra wygląda no zdecydowanie inaczej. Zobaczcie, jak wyglądają tutaj te wszystkie rzeczy, ten stadion i tak dalej. Generalnie dużo żywsze kolory i moim zdaniem naprawdę spoko to wygląda. Co do ustawień, to w tej chwili mam włączone tak jakby najwyższe ustawienie wszystkiego. Nie da się ustawić swoich FPS-ów i generalnie jest taki śmieszny bug, że jeszcze w tej wersji gry bugowała się kamera podczas robienia flipów, jeżeli nie robimy piłki. Ja sobie wcześniej odblokowałem w konfigu FPS-y, żeby mogła być nielimitowana ilość, to w ogóle ona latała jak szalona wtedy. A tak to jest całkiem git. Co do ustawień, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że na tym etapie gry nie było czegoś takiego jak kierunkowy airroll, no przez co nie można było wykonywać m.in. tornado spina, czy też po prostu latało się zdecydowanie trudniej. Zanim zagramy jeszcze to pierwsze spotkanie, to parę ciekawostek. Otóż na tym etapie gry nie było czegoś takiego jak flip w momencie, kiedy jesteśmy odlepieni od ściany, to znaczy trzeba było go wykorzystać w przeciągu 1,5 sekundy. Ja teraz klikam skok i nic się nie dzieje, natomiast w momencie, kiedy skoczymy po prostu z sufitu, wykonamy ten pierwszy skok, to mamy normalnie drugi też do wykonania, więc to jest bardzo śmieszne. I też taka ciekawa rzecz, bo niby się mówi, że nie było tutaj flip resetów, natomiast możemy zobaczyć, że dało się pozyskać flipa od piłki. Dlatego no jest to zdecydowanie dużo cięższe, ponieważ musimy idealnie w momencie, kiedy stykamy się 4 kołami z piłką, użyć takiego jumpa. No i wtedy mamy też do wykonania chyba drugi podskok od razu. No ale teoretycznie jest flip reset o piłkę, natomiast musimy go użyć tak od razu w dotyku z piłką, więc jest to zdecydowanie trudniejsze. No i co do gameplayu, to zobaczcie też na to, co teraz tutaj spróbuję wam pokazać. Piłka zawsze się tak odlepia od ściany, tak zwany freestyler bounce, co zostało w późniejszym etapie gierki naprawione, no i dzięki temu można już łatwiej latać. No bo zobaczcie, ta piłka mimo że się turla, w tej wersji Rocketa, co teraz każdy gra, ta piłka by po prostu była przylepiana do ściany, a tutaj się odlepia, przez co jest to zdecydowanie cięższe. No ale dobra, to przejdźmy do jakichś spotkań. Może to kogoś będzie ciekawiło, więc w sumie pokażę, jakie mapki były na ten moment dostępne w grze. No jak widzimy, nie było ich wiele, ale są takie same, no same przyjemne do grania. Ogólnie to sam się zdziwiłem, ale LAN został dodany do Rocket League dopiero chyba w 2017 roku, tam nawet pod koniec 2017, więc dzisiaj sobie zagramy po prostu na najtrudniejszym poziomie na boty. I które zrobiły na mnie pincha. Ogólnie to ten najtrudniejszy poziom grania na boty po prostu się cechuje tym, że są one w czwórkę i mają tak jakby najwyższy też poziom gry. Nie no, co to ma znaczyć? Czym one na mnie pinchują? 2 gole w 2 sekundy mi boty strzeliły. 146 na godzinę, jak to jest możliwe? No, jak widzimy, kiedyś boty były totalnie OP. O dobra, bez żartów, to oczywiście zaraz muszę wygrać to spotkanie. No tak być nie będzie, że mnie boty rozklepują. No ale generalnie gra się tutaj zdecydowanie ciężej. Są te takie bugi właśnie, typu jak odlepiająca się piłka. To znaczy bugi. Po prostu jeszcze fizyka gry nie była doskonała. Czy tam po prostu identyczna jak w obecnej wersji gry.
Oła, zapomniałem, że nie mogę robić half flipa. No, w tej gierce, bo nie było właśnie kierunkowego obrotu w powietrzu. Spróbuję może zrobić jakieś takie kultowe zagrania w rokecie, typu... O, jakieś śmieszne tutaj jest też takie satysfakcjonujące demo. Nie wiem, czy to tak jakby zauważacie na odcinku, ale tak jakby więcej części się z demo wydobywa. Pewnie to było potem zoptymalizowane, że za bardzo obciążało komputery czy tam konsole. W momencie, kiedy tak się działo. Dobra, strzelamy bramkę na 2-2. Po tych wznowieniach na start, co boty nam pikowały, udało się to jakoś nadrobić. Zrobimy może fake kickoffy. W sumie nie wiem, jak się bot zachowa. Dobra, po prostu podaję piłkę. Dobrze wiedzieć. No ale w każdym razie bardzo chciałem zagrać tutaj mecz 1v1, chociażby na Adiego. Natomiast, tak jak mówię, nie było to za bardzo możliwe. Jeszcze próbowaliśmy nawet tam na serwerze z modami do Rocketa poszukać, czy może ktoś by miał jakiś plugin, który to umożliwia. O nie, znowu te boty mają te dwa... miejsca startowe, że pinczują! No i znowu jest to wznowienie, nie wiem, jak to obronić. Dobra, ładujcie. Okej, teraz na szczęście nie spinczowali. No, ale nawet tak jakby... Nie no, nie wierzę, że przegrywam. Nawet nie było jeszcze po prostu moda, który był jeszcze przed wprowadzeniem LANa do gry, czyli Rocket Launchera, który właśnie umożliwiał tworzenie po prostu własnych serwerów. Ale dobra, spróbujmy strzelić jakiegoś Ariala. Chociaż ciężko się obracać w powietrzu, natomiast widzimy 4-4 jest brameczka. No ale to też daje wiele do myślenia. Poza tym, że ta gra, nie wiem dlaczego, wydaje mi się być ładna. Te kolory są takie dużo żywsze niż w zwykłym rokecie, w sensie w tym rokecie, co jest obecnie aktualny. Dobra, tracimy na 5-4, bo znowu mylę klawisze. Dobra, spróbuję strzelić ceiling shota. Czy to jest pierwszy w historii... Dobra, nie no, to nie byłby pierwszy w historii ceiling shot nawet ten, tej edycji. I double tapik? Nie no, Storm broni. Dobra, strzelamy na 5-5. No nie, i znowu nadchodzi to. Okej, już chyba otuczyli się pinczować. Też dajcie znać, czy może chcielibyście odcinek z jeszcze poprzedniej wersji Rocketa. To znaczy wersji Rocketa. To już nie był tak naprawdę Rocket League, tylko poprzednik. Gra Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, jeżeli się nie pomyliłem. Generalnie strasznie długa nazwa, to była gra na PS3. I generalnie można by też spróbować zagrać właśnie w tamtą gierę. Nie wiem, czy dałoby to radę zrobić na przykład jeszcze, żeby się udało z kimś zagrać. Na przykład z Adim wtedy 1v1 w tamtej gierce. No ale to dajcie znać, czy bylibyście czymś tak niezainteresowani. Też mam nadzieję, że dzisiejszy film jest dla was ciekawy, że tutaj w sumie parę takich ciekawostek zobaczyliście. Tak naprawdę, z jednej strony wiadomo, każdy był mega słaby jeszcze na tym etapie gry, jak wyszła ta wersja, a z drugiej strony to tutaj ciężko było być dobrym w momencie, kiedy brakowało tylu tak jakby podstawowych w zasadzie ustawień w gierce. Spróbuję zrobić Quicksil Pinch, albo nie spróbuję, bo mi bot wybije. Ale poza tym, że brakowało kilku ustawień, to jeszcze fizyka gry oraz tak jakby, no generalnie mechanika i niektóre błędy powodowały, że się grało zdecydowanie ciężej. A i też śmieszne dla mnie jest to, jak wyglądają tak jakby nameplaty, czyli te takie dziki gracze nad głową. Czekajcie, bo ja zaraz pewnie stracę bramkę, chcąc to pokazać. Ale jak zwrócicie uwagę, to te wszystkie boty mają tak jakby dostosowaną długość tego tłaniku do po prostu tego, jaki mają nickname. Czyli im krótszy nickname, tym mają krótsze to tło. W obecnej wersji Rocketa, jak wiemy, jest dużo więcej miejsca i po lewej, i po prawej stronie od nicku. O, i chyba nie było ciszynki, dokładnie. Nie było tego takiego ekranu po zwycięstwie, że można sobie tam, wiadomo, tańczyć i tak dalej. Ja nawet odblokowałem oponki, także spoko, ja je sobie założę. No i dobra, nie wiem, co jeszcze mógłbym wam pokazać, co jest dla was ciekawe. Tak wyglądały statystyki. Generalnie na treningu oczywiście jeszcze nie było customowych rzeczy, natomiast był już na przykład trening bramkarski. Był już nawet sezony w gierce, także no, myślę, że fajnie. Może odpalimy sobie jeszcze taki trening bramkarski, żeby coś na końcówce było. A tutaj jakieś instrukcje. A i w ogóle też ciekawa rzecz, że tutaj jest napisane, że pod R1 jest reset strzału i nie można tego zmienić na jakiś inny przycisk. Przez co ja na przykład, no ja na przykład, dobra, tutaj zrestartujesz cały trening. Ja mam przyspieszenie obecnie na R1. Nie mogę tak tego ustawić, żeby po prostu resetować się tutaj piłkę innym klawiszem, więc musiałbym zmienić klawisz, na którym robię, na którym boostuję. Więc to też była zmiana, której no jeszcze nie przewidzieli, że ktoś to jeszcze będzie zmieniał, bo domyślnie w bintach z Rocketa R1 właśnie do niczego nie służyło. No ale okej, mam nadzieję, że właśnie wiesz, poruszyłem każdy temat, co miałem dzisiaj poruszyć. No, do tego nie mam szans zdążyć bez boosta. Jeżeli podobał wam się ten filmik, to oczywiście zachęcam do zostawienia suba, lajka. No i jeszcze możecie właściwie napisać, od którego roku gracie w Rocket League. Ja gram chyba od końcówki 2017. Jakoś pamiętam, że końcem wakacji zacząłem grać. A, i też ciekawa rzecz jest taka, że na tej mapce tutaj jest tak jakby przerwa w trawie. W obecnej wersji Rocketa chyba tego nie ma. Dobra, jeszcze raz nie przedłużam. Dzięki wielkie za oglądanie. Elo, elo.